Siemanko wam wszystkim, z tej strony Skorpio, to jest kolejny odcinek z Arkania Gothic 4. Ostatnio ubiliśmy jaszczurki, parę troli i nie wiem co tam jeszcze, jakieś pierdoły. Wita się z wami również pan Rożasty, już nie wiem po raz który, odkąd ma na sobie ten zajebisty hełm rogacza. Tak, to od tej chwili go nazywam pan Rożasty. Okej, okay, no to idziemy dalej po przygody, po czarnych jarach. Tak, to jest taka dziwna dżungla. Dla mnie nie wygląda jak dżungla, powiem wam szczerze. I kurde, mam dużo FPS-ów, nie wiem dlaczego. To mnie trochę też dziwi, ale zawsze coś, powiem wam. Okej, okay, my sobie idziemy na lajciku spokojnie. O, chrząszczyki podbijamy. O, truposzki. A nawalaj se lodem. Kurde. Było... A! Dostałem. Dobra. Trzeba go w końcu ubić. Pięknie. Nie no, z tej broni już dość długo korzystam, a ona i tak jest dalej dobra. Bo ma te dodatkowe właściwości ataku. Bonusy, przepraszam. Tak, ma bonusy jeszcze. Ale kiedyś na pewno znajdę jakąś lepszą broń, z której na pewno no, nie odmówię zmiany. Dobra. O, tu idziemy. Nie wiem co tam jest, ale zobaczymy. Tam coś jest i nie dam głowy. Pierw muszę zobaczyć tylko co. Ładnie. Bierzemy z nich mięsko, chociaż ja tego nie jem w ogóle, bo to jest obrzydliwe. A tam jest baruda. O kurde. Obsydianowy dowódca Khan. I... O Jezu! Trzech szamanów, kapłanów, przepraszam. Ja nie mogę. Przestańcie mi te tarcze włączać. A! Fuck! Teraz muszę się naprawdę pilnować. Dobra, ja się nie poddam. Dostałem. Jeszcze go ubiję. Pięknie. Teraz się trzeba tylko tobą zająć. Podło. Pięknie. Udało się. Nie poddawałem się. Walczyłem do ostatniego tchu. Dobra. Już wyleczyliśmy się. Co my tu mamy? Powiedzcie mi. To bołek dla Jaba. Jabba, czy ja? Tak, Jabba się mówił. Złoże magicznej rudy. O, spoko. Idziemy teraz mu oddać. Gdzie on to? Wiem, że trzeba się stąd wrócić. Jeżeli chcemy mu oddać ten tobołek, to mu oddamy. Wrócimy się. Przebiegniemy się. Oddamy mu i idziemy dalej. No warto wykonywać te poboczne misje, bo one dają też doświadczenie przy okazji. Czerwony dym. Nieprzyjemny dość. To już... Nie, to tak, to już kopałem. Dobra. Już zmęczyłem się. Tak. Od następnego tygodnia, czyli od poniedziałku, będzie Gothic 3 i od razu mówię, że filmy będą po 50, nie wiem, 40, nie wiem, 40, 45, czasem może 50 minut, bo chodzi o to, że ja chcę sprężyć się z tym serią i chcę je szybko skończyć i przejść do tych, nie wiem, bardziej ciekawszych, nowszych. Bo mnie chodzi o... What? Czekaj. Gdzie był Jabba? What the fuck? Chwileczkę.
To bołek dla Jabba. Gdzie ta misja jest do cholery? What the fuck? A ja w ogóle spotkałem tego Jabba. Aha, no to jestem po prostu inteligentny. Abra! Ja się niepotrzebnie wracałem. Więc teraz trzeba znowu iść w tą samą stronę. A no właśnie, bo my rozmawialiśmy z Barturem na ten temat, żebyśmy znaleźli tobołek dla Jabba i żebyśmy mu przynieśli, a nie do niego. Oj, musiałem się po prostu zagalopować jak zwykle. Już przyspieszę sobie znowu. Muszę z tego korzystać coraz częściej, bo to też jakby tak ma wpływ na przechodzenie tej gry, jeżeli się korzysta z sprintu. To najlepiej też z tego korzystać, bo nie po to to mamy, żebyśmy z tego w ogóle nie korzystali, rzecz jasna oczywiście. Bo jak coś mamy, no to korzystamy z tego z zapałem. Dobra. Tutaj znów może coś za chwilę zaatakować, więc za chwilę przyszykujemy broń, tarczę i napieprzamy się. O, już tam truposzki. Jeden wstaje. Dobra. Ać tu! A, kozaczy sobie łukiem. Dobra. Już to się nie robi przyjemnie. Dobra, kurde. Ale mi się oberwało trochę. Aj. A. Dam sobie radę spokojnie. O! Nowy level. 21. Ładnie. Zaraz sobie właduję te skille. Tylko pierwszy ich tu pozbieram. O, już deszcz leje. Epicko. Gorzej już być nie mogło. Ale dzisiaj napieprza ta pogoda. Minus 3 do 5 stopni. No. To jest po prostu masakra. Jest połowa marca i jeszcze mamy zimę. No what the fuck. Co się dzieje z tą globalnością atmosferyczną? Coś się naprawdę wywali ta pogoda. Skille miałem ładować. Teraz bym sobie podładował ukrywanie się. Ducha walki dodam. I wigor. Dobra, zapisujemy. Już podzieliłem punkty. Gdzie teraz? Bo tam da się iść. Ale my sobie pójdziemy tutaj. Tak. My sobie tutaj pójdziemy. Tam. Zaraz coś pewnie nas zaatakuje. O, już czekajcie, zestrzelę tamtą ognistą jaszczurkę. To mi tu nie przeszkadzało. A, gdzie to? A, już mi tu z ognia pluje. Chociaż nie wiem, jakim cudem dostałem, skoro robię unik. Muszę cały czas się ruszać. Dobra. No, przecież ja w niego trafiam. Czekajcie, muszę po prostu wyżej wycelować. A. No co jest? Przecież ja w niego... No fajnie, ja podłoję, a ja im bardziej po prostu obrywam. Już. Zobaczymy się. Okej. Okay. O, coś tutaj będzie się działo. Może kolejna jaszczurka. No, nagle przestał deszcz padać. 5 minut popadał, może nie całe 5 minut. No kurde, już 10 minut prawie nagrywamy. Super. Tam jest jakaś jaskinia, jak mnie mam. A czekajcie, może tam wbiję do tej jaskini. Znowu leje. Taka ta pogoda jest strasznie zmienna. Oh fuck. A. Za łatwo. Dobra, mamy tu skrzyneczkę. Pięknie otworzona. Jakaś
Szata maga cienia, ład. Spoko, ma obsydianu trochę też dostaliśmy. O, golem. Pięknie. Fajnie, że w tej jaskini jest jakaś zawartość wrogów. A, zaś cię rozkruszę. Zamrożę bardziej, ale okej. W ogóle, czy to jest możliwe, że można zamrozić obsydian? Ale chyba jest to możliwe. Tylko na pewno po prostu zamrozić by się tego nie dało. Trzeba było skorzystać z azotu. A zresztą co ja tu pieprzę, bo ja od chemii tu nie jestem. No, siarkę zebrałem. No, taka sobie jaskinia. Zabiłem jaszczurkę i golema obsydianowego. No, a tak poza tym epic, cieszę się. Dużo zieleni, aż się chce oddychać. A, mamy tam jakieś tabliczki. Zaraz się dowiemy, gdzie idziemy dalej. Setarif klasztor. A my mamy się chyba kierować do klasztoru. Tak, do klasztoru. Ale możemy się też przejść do Setarif. A ja to będziemy. Uwaga, niebezpieczeństwo. Pieprze niebezpieczeństwo. Zaraz to wszystko wykurzę. Spokojnie. No. Ktoś zaatakuje. O kurde. Dobra, chcesz walczyć. What? Co to było? Pięknie. A, dzisiaj chyba coś nie będzie za dużo rozmowy, tylko ciągle walka. No i tym lepiej, bo ludziom aż się chce potem oglądać. No, zależy którym ludziom, bo to zależy czy ktoś lubi tą serię Gothic. Bo ja ją strasznie lubię. Dobra, teraz się podpalam. Dobrze wycelować trzeba. No i znowu spudowałem, nie wiem jakim cudem, bo ja mimo tego w niego celowałem. O, teraz został. Dostał. Muszę po prostu dobrze celować. Znowu spudowałem. Aj, specjalnie, żebym tam podszedł. Dobra, strzelaj. No, jeszcze żyję. No co jest? O nie. Teraz się doigrałaś, bestia. Tutaj, proszę. Kurde. Coś tracę, ten, kondycję, jeżeli chodzi o strzelanie z łuku. Dobra, sobie pozbieramy ziółka. No tam też jakieś ziółka są pewnie. Okej. Idziemy dalej przez ten las. No teraz to już wygląda jak dżungla, powiem wam szczerze. A to tam są. Prastary ścierwojad. Że ład. Jak to prastary. Okej, chcecie walczyć. O kurde, dużo się tych ścierwojadów tu się zebrało. Więc trzeba uważać. Nieładnie, ścierwa jadę, nieładnie. Ptaszki na ziemię. Pięknie. Zbieramy to, co tam mają. Te pióra. Ptasie. O, uchodźca. O, złoto zostawiła, fajnie. Dla mnie. Pewnie ktoś ją zgwałcił. Tylko kto? Nie, może ścierwojady ją zgwałciły. Tak podejrzewam. Ale ścierwojady i gwałt. Coś tu chyba nie pasuje. Tu nic nie pasuje. A po drugie nie wierzę, żeby ścierwojady gwałciły ludzi. To jest niemożliwe. Zresztą co ja mam za temat?
Ja tutaj napierdzielam się ze ścierwojadami i jednocześnie mówię o gwałtach. Jeb, dobra. Poszło. I znowu ulewa. Deszczyk pada. O, tam pewnie kolejne ścierwojady. Jak też... Nie, tam jakiś człowiek. Epyk. Zaraz sobie z nim porozmawiamy. Jeżeli będzie się... Okej, człowieku, czemu uciekasz? Kurde. What the fuck? Płaczę? O kurwa. Nie wierzę. Hej, co się dzieje? Bestia! Bestia! O kurde. Jaka bestia? Gdzie? Gdzie kurwa jaka bestia? What the fuck? Gdzie ty widzisz jakąś bestię? Może w jaskini ta bestia jest? A się przekonamy. Nie, tu nic, tu nie dotrę, tak? Patrzę na mapę. Aha, dobra. A coś tu jest. Smocza, nie wiem, jakaś roślina. A znowu prastare ścierwojady. Już je słychać na kilometr. A, już uderzyły mnie. Opanuj się, ptaku. Unik. Pięknie. Już, pokonany. Banał. Jak zawsze. Zaraz pewnie przestanie lać, się założę. Kolejny trup uchodźca. A nie, to nie była laska, what the fuck. Nie wiem, tak dziwnie wyglądało to. Nie wiem, albo to była kobieta, albo mężczyzna, ale tak czy inaczej. Kto ich zgwałcił? Zabił, kurde. What the fuck. Tu jest klasztor. Jest dalej stare ruiny. Już jestem tym zainteresowany. Ruiny w dżungli. Spoko, może się przejdziemy na te ruiny. Nie wiem, dzisiaj chyba odcinek tak potrwa nieco dłużej, tak około 10 minut dłużej. Coś takiego, no bo o, już mamy cel misji. Pięknie. To idziemy tam, mało mamy FPS-ów jak zawsze, ale idziemy tam i oddamy misję, bądź ją zaczniemy wykonywać. Tam jest jakiś pedzio. Czekaj, kto się tam chce udzielać? Jakiś ścierwojad? Dziki ścierwojad, za to go bije. Tam jeszcze widzę te ścierwojady, więc je też ubiję. Już idą. Unik. Pięknie. Wow, musiałem zabić unik. Kurde. Ale kombo. Pięknie. Wysadzam kombosy. Kurde. Ale mam spadki FPS-ów. A to co za gościu? What? Kolejny gościu. Ty żyjesz! Ja! Tad, jestem... Martwy! Bestia cię pożarła! Aha. Moja wina. Wszystko moja wina. Mój nóż w twojej nodze. Jaki świr. Tylko bez głupich żartów. Pragniesz zemsty, tak? To dlatego powróciłeś z Królestwa Beliarii. Tak, debil, dokładnie. Nie rozumiesz. Nie miałem wyboru. Albo ty, albo ja. Chcesz zginąć? Albo ty, albo ja. Albo ty, albo jaki ja. Jaki świr, kurde. Albo ty, nie dał daba. Ja. No dał daba. Padaj, dziwko. Ja pieprzę. Ja pieprzę. Kurde, jakiś debil z urojeniami totalnymi. Ja nie mogę.
A jedną dziwkę mniej. Ja nie mogę. Co to miało znaczyć? No, ale przynajmniej o jednego człowieka mniej. Posprzątane, pozjadane. A my idziemy dalej. O, ruiny. Kocham... O, znowu rojce z Setari. One się nazywają po prostu pełzacze jaskiniowe. Dla mnie są rojce, bo rojce były w dodatku. Okej. Okay. Mamy tu klucze. Szpieg Hagena. Aha, czyli wykonajmy jakieś zadanie zapewne. No to fajnie. O, szuwarnik? Co to za stworzenia? Pierwsze słyszę o takich. Coś typu chyba topielce. Ale what the fuck? Szuwarnik? Fajnie, że tak się nazywa ten zwierz. Co, to jest jakiś gatunek topielca. Zapewne. O, znowu rojce. O, ale ładnie pocisnąłem. Trzy naraz. Triple kill. Dobra. Okej, okay, w porządku. O, skrzyneczka. Chętnie zbiorę. A, pierdoły. Ale zawsze są. Dobra, przyspieszymy sobie. Wood. O, proszę, już tam. Kolejne rojce. Szuwarnik. Oj, nieładnie. Jep, dobra, pięknie. No, już bym cię wyczerpał sprint. O, znowu jakieś ładne. Nie, to są dla mnie ameby. Żadne grzyby, tylko ameby. Tyle mogę powiedzieć. Dobra, spoko sobie postrzelam. Szuwarnicy. Pięknie. Szukamy dalszych lokalizacji. Może jakieś itemki znajdę. Chętnie wezmę. O, znowu rojce. Po raz trzeci. Gdzieś jest tego więcej? Plugastwa. Jest. Sweet. Jak sweet. A co to jest? Zarysowany złoty kielich. Takie pierdoły zawsze sprzedaję. Ale kojarzę ten typ ruin. Znowu triple kill. Pięknie. Zajebiście. Szuwarnicy. Unik, kurde, dostałem. No, padaj, padaj, maszkaro. Już padły stworzonka. Dobra, skorzystałem z bandażu. Coś leży. Mikstura. Okej, okay, no to dalej się kierujemy tutaj. Tam widać już wrogów. Pewnie się tam kierują w moją stronę. Coś takiego pewnie. Brzmi mnie napaść i znowu te rojce, tylko teraz ich więcej przyszło. A, fajnie, że przynajmniej za nie są doświadczenia. A, podnosimy te śmieci. No i teraz w tą stronę i zaraz będziemy mieć kolejne stado potworów do wybicia. Chyba tutaj jest szpieg Hagena, bo jakby tutaj pokazało po lewej stronie uzupełnienie zadania. Okej. Okay. Zdałem kolejną serię doświadczeń. Dobra. Zaraz coś na pewno będzie groźniejszego, bo
trochę wartkiej akcji, emocji dużo. O kurde, jaki to był kombo. To było. Pięknie. Jep! Hopa, pie. Pięknie. Da się przeszukiwać te... Nie, pełzaczków się nie da. No dobrze. Pradawny miecz. Zobaczmy, co to za miecz. Broń dwuręczna. Szkoda, że to dwuręczna. Falkion. Coś jeszcze tu leży takiego interesującego i ciekawego. Dobra. Cieniostwór, pięknie! Już się robi epicko. Ten cieniostwór zaraz będzie jasny. O kurde, ale odrzut. Dobre. Dobra, ucieczka. To była szarża. Zaraz padniesz, bestio. Pięknie. Tak mało expa, ale 8 sztuk mięsa. Ja cię kręcę. Dobra, tu mamy jakiś kolejny zarysowany złoty kieliszek. To chętnie weźmiemy. Bandażyk wezmę. I idziemy, jakieś schody na górę. Nie mogę jeszcze sprintu. Nie, bo właśnie już skorzystałem. Nie korzystam już z sprintu, bo się zużył. LOL. Aha. Dobra. Nie wiem, co miało mi to powiedzieć, ale... Tak, dzisiaj nagrywam do 40 paru minut, ponieważ jutro nie wiem, czy będę w ogóle w stanie nagrywał, ponieważ no jutro będę miał dużo godzin i po prostu nie wiem, czy będę miał po prostu siły. Więc dlatego odcinek ten będzie trwał około 40 minut. Wiecie, żebyście mieli co potem obejrzeć. A po drugie i tak się będę musiał z tym sprężać, bo 1 kwietnia oczywiście, tak jak powiedziałem w audiologu, będzie Slender. Tak. Z okazji dnia Prima Aprilis i może przy okazji to zapoczątkuję moją kolejną serię na moim kanale. Tak. Dobra. Trzeba pięknie brąbać na tych pustych ptasich muszczków. Jaki kombos, to chyba miało około 15 uderzeń, albo nie wiem, 13 na jedną serię. Nie wiem, czemu mi tak zimno jest. Nie kapuję tego, ale okej. I tam mamy kolejne zadanie. Bardzo fajnie. To się tam przebiegniemy. Kurde, skaczę. O kurde. Jest! Chcesz się zabić, czy co? Jakieś te dziwne te skały. Magowie wody? Haton. What? Nie kojarzę ma tego maga. Poszukiwać przygód? Właśnie tego nam trzeba. I to jest fajnie. O co chodzi? Umarli i wypełzli z morza. Na tej świętej ziemi jesteśmy bezpieczni, lecz nie możemy się stąd ruszyć. Ja niby dlaczego? Umarli z morza? Nawałnice pokalały siły zła. O kurde! Zgarni ona i ożywia. Już się boję! Ale akcja to akcja i musi być zawsze! Gdzieś pomiędzy wrakami. Czuję to. To się tam przejdę. Niech zgadnę. Teraz czas. Teraz czas wraku i fajtu. Lepiej bym tego nie ujął. Ja, żółwik. Piątka. Piona. Sprawdzę, co da się zrobić na plaży. Bardzo byś nam pomógł, nieznajomy. No. Jeśli znajdziesz coś podejrzanego, przynieś to tutaj. Może uda się nam to oczyścić i przełamać bezbożny czar. Okej, no to...
No to chyba cel jest prosty. Wpieprzamy się tam do wraku, napieprzamy się z oszubieńcami i szukamy tego, czego im trzeba. No to, mówiąc w skrócie, napierdalamy się. Okej, okay, mogę przesprintować? Mogę. Nie ma wątpliwości. Pięknie, już. Jakiś uczeń. Nie uczeń. O kurde, paladyni! W końcu mam okazję walczyć z paladynami, tylko czemu to są ożywieńcy? What the fuck? Czekaj, pierwszy zniszczę te stworzonka, te, które plują. Bo one tutaj będą też... Aha. O kurde, o teraz mamy tu niezłe towarzystwo. Powiem wam. Pierwszego łucznika zniszczę. Jeszcze w ogóle nie oberwałem, a ich jest tutaj około 5-6. A raz, tego łucznika trzeba wybić. Ale jak go mam wybić, jak nie mogę, kurczę, do wody wejść? Widzicie, to jest postrane. Nie mogę, o, tylko mogę tyle do wody wejść. Ja pieprzę, co tu się dzieje? Dobra, chcę przynajmniej tego małowca wykończyć. Ja pieprzę! Tutaj są tłumy wojowników. Zaraz je tu wszystkie powybijam, spokojnie. Ojej. Dobra. Pięknie. Idzie to jakoś. Na pewno za to dostanę kolejny level. Jeśli się nie mylę. Dobra, kolejna padła. Jeszcze ten. Kurde, broni się oczywiście. O kurde. Co, szaman? Ej, bez jaj. Nie, robi się już naprawdę agresywnie i niebezpiecznie. Teraz będę musiał tego szamana wykończyć. Bo on tu najbardziej będzie mi tutaj szkodził. Rzucaj mi sobie tymi kuleczkami. O fuck, fuck! Jest! Nie, czekajcie, czekajcie. Będę musiał się trochę pounikać, aby po prostu śmierci samej unikać. Jest! Dobra. Muszę sobie nawalać tymi kuleczkami, fireballami. Zaraz go zniszczę, spokojnie. Zniszczę z... A! Dobra. O, tempa, pizdo. Dobra. Musi mi się po prostu zrobić lepiej. Najlepiej jak załaduje mi się do 200 życia. To już będę mógł w stanie walczyć. Ładnie. A! Kurde. W ogóle muszę sprawdzić, jakie mam jedzenie. Właśnie jedzenie chyba jest dobre. Jednorazowe. No patrzcie, ile ja mam tutaj tych rarytasków. Czekajcie, mam ja w ogóle coś do... O! Mikstura lecznicza. Czekajcie. Wezmę tak. I się jej napiję. O, pięknie. Dobra, skorzystałem. A! No kurde, głupie ściany. Nie, dobra. Przecież już mi ten szaman nie będzie tutaj szkodził. A zresztą to już pójdzie łatwo. Pięknie! Good morning. Znaczy good morning. Good job! Bitch, pięknie. Dobra. Ja nie mogę. To była epicka walka dnia normalnie. Jezu, może to jeszcze nie koniec na pewno. Ja czuję, że będzie więcej ich. Tych truposzków. To ja ich tu powykańczam. Zmasakruję, pięknie. Liczyłem w końcu na coś więcej. Na emocji, na dużo adrenalinki i fajtu.
dużo trupów, dużo itemków, dużo kasy. O kurde, strasznie tyle tu tych trupów jest, że aż fajnie się zbiera. Dobra. Na pewno tu będzie więcej tych trupów. Ja to czuję po prostu. No chyba, kurczę, nie. No bez jaj, no jeszcze mi każecie ginąć. Nie, jeszcze raz muszę to robić. Ja pieprzę. Dobra. Sorki za fail, ale po prostu to jest najgłupsza rzecz, że jak po prostu będę już głębiej w wodzie, to ginę od razu. To jest po prostu śmieszne. Dobra. Te małowce trzeba wybić. A może sobie pluć. Cały czas się broni. Mam swoją skorupą. Dobra. Już. Dobrze jest. No ale zaraz znowu będę musiał ubić te głupie trupy. No chodźcie. Zapraszam. No, co jest ciemnik zrobić? Najlepiej jak już je od razu tak podbijam stopniowo. No, będzie tak najlepiej. Najszybciej się nimi zajmę potem. Dobra, teraz tymi szkieletami, łucznikami się zajmę. Będzie najlepiej. Będę miał z głowy problem. Pięknie. Okej, już pozbyłem się kreatur. Ale to było głupie, żebym wlazł do tej wody akurat. Taki z niego, kurde, paker, bohater, a pływać nie umie. No to jest po prostu śmieszne. Nic innego, jak po prostu śmieszne. Dobra, pozbieramy jeszcze tych trupuszków. O, tam jest jakiś paladynek. Pudło. Dobra, łatwe. Dobra, może lepiej je wykończę z łuku. Bo jakbym miał, kurde, się z nimi poutapiać, to dziękuję bardzo. No i spróbowałem. A. Spokojnie wycelować. Już. Dobra, spoko. A gdzie jest ten mag? Mojego to jeszcze nie widziałem. Dobra, odsunę się od tej wody, bo ta woda jest niebezpieczna. Jeszcze by mnie zabiła. A tam są jeszcze nie umarli. No właśnie. Nie zwróciłem, no to ci. A to ja z nimi dam radę, spokojnie. Fuck. Ajdź, kurde. Jeszcze raz by mnie tak walnął, bo z dwa razy to już bym zazgonił. Chwileczkę, ja go tu już zastrzelę. To porządnie. O, pięknie poubię. Pięknie. I tak właśnie w ten sposób się uratowałem. Dobra. Świetnie. Poszło to. Prawie bym zginął, ale po prostu no, szarżowałem na nich.
I się ich pozbyłem. Dobra, idziemy na ten wrak. Bierzemy to coś, oddajemy i kończymy odcinek. Dobra. No nie przestań się bronić. Pięknie. Jakaś tarcza. W ogóle zobaczę, jakie to są itemy. Jak niektóre mogą być dobre. To by się przydało. Tarcza za 100. A pokuszę się, nie ma co. Pokuszę się o taką tarczę. Sweet. Amulety kuszy. Założę sobie. Nie, bo wtedy będę miał mniej zdrowia. To nie, to sobie stawię. Obsydianowe karwasze. No, założyłem sobie takie. Korszańskie. No te będą lepsze. Prędzej. Dobra, spoko. Bierzemy to, co trzeba, tą zawartość. O, nie, z nim pogadać trzeba. To, czy to ty, mój panie? Nie. Błagam, pozwól służyć sobie nawet po śmierci. Służyć po śmierci? O kurde, kapłani Minosa. Kto? Nie jesteś nim. Jak ci się udało ominąć moje sługi? Coś mi tu nie pasuje. No właśnie. Kim jesteś? Nie jesteś Drurhangiem i nie jesteś nim. Nie muszę ci się tłumaczyć. O, bo cię jeszcze dobiję. Nie jesteś żadnym kapłanem Minosa. Co tam trzymasz w rękach? Pokaż! Nie, nie! O kurde. Dobra. Jeszcze tą skrzynkę weźmiemy. O, fajnie. 14 wichrów. Dobra, oddamy to i kończymy odcinek. To będzie trwał tak ponad 40 minut. No cóż, po prostu się tak ciekawie zrobiło. Przyspieszymy tam. Sorki za fail, ale nie wiem, po prostu. To było głupie, zresztą i tak wiedziałem, jakie będą tego konsekwencje, jeżeli podejdę za blisko do wody. Kurde, wskakuj tam, a się nie opieprzaj. Oddajemy im to i kończymy odcinek. Znalazłeś coś? Czuję to. Tak? We wraku znalazłem umierającego kapłana Inosa. Miał przy sobie to. Nada nosa! Żaden kapłan Inosa by tego nie tknął. O. Tak też sądziłem. To posążek Beliara, prawda? Szybko, połóż go na ołtarzu. Trzeba go zniszczyć. Ciekawe. Okej, no to go kładziemy tutaj. I co teraz? O szkurde, co to się dzieje? Pogadamy z nim. Dobra robota, nieznajomy. Nie umarli nie powinni już więcej wyłaniać super się z morza. Jak tylko oczyścisz plażę, będziemy wolni. Aha. Nie umarli? Już po nich. Możecie się udać na plażę. Wspaniale. No. Proszę, przyjmij. Jaka nagroda? Uratowałeś nas przed straszliwą śmiercią w dżungli. Wrócicie teraz do Setarif? Tak. Ale najpierw przyjrzę się temu fałszywemu kapłanowi Inosa. Dobra, wiecie co, kończymy już odcinek. Myślę, że wam się bardzo spodobał. No i dziękuję za obejrzenie. Z tej strony był Skorpio i zapraszam na kolejny odcinek z Arcanie Gothic 4. Na razie, trzymcie się!